Dziś o godzinie 14 pod przewodnictwem posła Wiesława Szczepańskiego rozpocznie się posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Będą rozpatrywane dwa punkty. Pierwszy to przedstawienie informacji przez prezesa NIK Mariana Banasia na temat wyników kontroli dotyczących wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. Drugi punkt to informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na temat działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji w związku z organizacją wyborów kopertowych. W czwartek 17 czerwca o godzinie 11 pod przewodnictwem Wiesława Szczepańskiego komisja zajmie się kwestiami ochrony wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Transmisję można oglądać na żywo na stronie telewizji sejmowej.